Ziemię zamieszkuje ponad 7 miliardów ludzi. Jesteśmy zdominowani przez technologię. Poziom wiedzy wzrasta każdego dnia. Nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć. Biegamy tam i z powrotem, ale nie wydaje się, byśmy docierali do celu. Przepaść dzieląca biednych i bogatych pogłębia się. Każdy chce coraz więcej. Tarcia na tle religijnym i politycznym przybierają na sile. Coraz więcej ludzi przybywa do miast w poszukiwaniu czegoś lepszego. Miliony zapomniały o Bogu, ale wciąż poszukują odpowiedzi. Jezus spoglądał na tłumy ludzi ze współczuciem. Dziś wciąż patrzy na nie ze współczuciem. Patrzy przez nas. Czy przyjmiemy Jego zaproszenie do tego, aby dzielić się Jego miłością z tymi, którzy Go nie znają? Mamy czynić naszych bliźnich uczniami Jezusa. Jego przesłanie nadziei ma dotrzeć do każdego narodu i ludu. Od ponad 150 lat Adwentyści Dnia Siódmego zwiastują nadzieję rychłego powrotu Jezusa. Z Bożym błogosławieństwem Jego misja rozwija się w wielu rejonach świata, lecz w niektórych miejscach piętrzą się wyzwania. Gdy w 1900 roku Adwentyści zaczęli zwiastować Ewangelię poza Ameryką Północną, 68% pracowników misyjnych działało na tym kontynencie, a już 30 lat później poza granicami Ameryki Północnej pracowało 77% misjonarzy. Taka zmiana wiązała się z dużymi nakładami finansowymi i skoncentrowaniem wysiłków na misji. W owych czasach za pola misyjne uważano Afrykę, Amerykę Środkową, Wyspy Karaibskie i Amerykę Południową. Misjonarze opowiadali o swoich doświadczeniach z pól misyjnych podczas spotkań namiotowych i na nabożeństwach w kościołach. Spisywali też wspomnienia. Ale świat się zmienił, a wraz z nim Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś jest to kościół o zasięgu globalnym. Analizując strukturę członkostwa Kościoła, widzimy, gdzie Kościół się rozwija, a gdzie zmaga się z przeciwnościami. Ciemniejsze kolory oznaczają większą liczbę adwentystów w stosunku do ogółu społeczeństwa, a jaśniejsze – mniejszą. Obszary oznaczone jaśniejszym kolorem to tereny większych wyzwań misyjnych. Kościół odnotował ogromny wzrost w członkostwie na terenach uważanych kiedyś za główne pola misyjne, na przykład w południowej Afryce czy w Ameryce Południowej i Środkowej. Być może nadszedł czas, aby teraz to z tych terenów wysyłano misjonarzy i dary na obszary, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła. Dziś wyznawcy z dawnych pól misyjnych modlą się za ludzi mieszkających na tych terenach. Jeden z takich obszarów nazywamy Oknem 1040. Terytorium określane mianem Okno 1040 rozciąga się na półkuli wschodniej od 10 do 40 stopnia szerokości geograficznej północnej. Obejmuje północno-zachodnią Afrykę, Bliski Wschód i południową Azję. To tu skupiają się wysiłki misji adwentystycznej, bo jest to najbardziej zaludniony teren na świecie. Leży tu prawie połowa największych miast świata. Skrajne ubóstwo przeplata się z nieprzebranym bogactwem. Panują tu religie całkowicie odmienne od chrześcijaństwa. Mamy tu więc nie tylko większą część światowej populacji, ale także najmniej chrześcijan. Dlatego też Okno 1040 wciąż pozostaje w centrum zainteresowania całościowej misji adwentystycznej. Okno 1040 wciąż stanowi ogromne wyzwanie misyjne dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ktoś może powiedzieć, że przecież mówimy o nim już od 20 lat. I to prawda. Wynikiem działań misyjnych są tysiące nowych zborów na tych terenach. Jednak trudno jest nadążyć za przyrostem naturalnym. Potrzebne są drobne światełka, które nadadzą Ewangelii charakter osobisty, pociągną ludzi do Jezusa. Do tego potrzeba ludzi w terenie.
Dlatego też zakładanie zborów lub grup wierzących jest absolutnie niezbędnym elementem w planowaniu rozwoju Kościoła. Mimo wyzwań, adwentyści prowadzą misję na całym świecie. Od kilku lat w Bangkoku dobra nowina o Bogu głoszona jest w wyjątkowy sposób. Bangkok jest dobrym przykładem miasta w oknie 10:40. Mrowie ludzi, hałas, zamęt, ale każdy wie, gdzie idzie i co robi. Corey Goodwin pracował wolontaryjnie jako misjonarz w Bangkoku. Będąc artystą-malarzem, postanowił wykorzystać swoje talenty i w swoim sąsiedztwie wykonał malowidło ścienne będące wyrazem adwentystycznego przesłania. Znajduje się ono niedaleko jednego z adwentystycznych ośrodków pozytywnego wpływu. Przedstawia powtórne przyjście Jezusa w stylistyce tajlandzkiej. Gdy wpadłem na pomysł wykonania tego malowidła na ulicy, nie miałem pojęcia, w co się angażowałem. Po prostu chciałem zrobić coś kolorowego, coś, co by podnosiło ludzi na duchu. Skończyło się na wysokim, na 3 piętra malowidle przedstawiającym powtórne przyjście Jezusa. Zmieniło się też nastawienie ludzi. Najpierw pytali, a co ty robisz? Byli nastawieni raczej sceptycznie, ale gdy pojawiały się kolejne odsłony dzieła, byli nastawieni coraz bardziej pozytywnie, okazywali więcej entuzjazmu. Przesłanie zawarte w malowidle Corey'ego dobrze służy lokalnej społeczności. Możemy sobie wyobrazić, ile osób dzięki niemu po raz pierwszy zetknęło się z Jezusem. Bóg wzywa nas, abyśmy korzystali z kreatywnych sposobów ewangelizacji w oknie 10:40. Tę samą rzecz można wykonać na milion różnych sposobów. Możemy zrobić coś, co nam nie wyjdzie. Tak się zdarza, bo przecież się uczymy. Jeśli jednak zasklepimy się w sobie, mówiąc, robiliśmy to tak od 100 lat i tak powinniśmy robić to dalej, to myślę, że poczynimy niewielkie postępy w wykonywaniu Bożego zlecenia. Bóg wzywa nas do twórczej posługi. Apostoł Paweł powiedział, że dla wszystkich stał się wszystkim i wcale nie miał na myśli kompromisu. Raczej odkrywał potrzeby człowieka, a następnie odpowiedni sposób zwiastowania Ewangelii. Misja w północnoamerykańskim mieście powinna znacząco różnić się od tego, co robię w Bangkoku, bo docieram do ludzi z zupełnie innych kultur i religii. Nie da się tu głosić Ewangelii na zachodnią modłę. Do tej służby potrzeba nowych, świeżych bukłaków. Ludzie pytają mnie, jak dotrzemy do milionów w oknie 10:40, szczególnie na obszarach miejskich, do miast, w których nigdy nie byliśmy obecni. Jak mamy to zrobić? Wiemy, że z powodu uwarunkowań religijnych i kulturowych określone metody nie przyniosą pożądanych skutków. Próbowaliśmy je tam stosować, ale okazały się nie tylko niebezpieczne, ale i nieopłacalne. To bardzo ciekawe, bo Ellen White wyraźnie napisała, że powinniśmy skupić się na stosowaniu metody Chrystusa. Nadarza się nam niesamowita sposobność zakładania w oknie 10:40 ośrodków pozytywnego wpływu działających w oparciu o metodę Chrystusa. Otwierają one drogę do prowadzenia posługi. Ellen White napisała, że Jezus przebywał z ludźmi, okazywał im współczucie, zaspokajał ich potrzeby, zdobywał ich zaufanie, a później mówił: pójdźcie za mną. 20 lat temu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zainicjował misję globalną na terenach o niskim przyroście członkostwa. Celem tej misji było zakładanie zborów dzięki realizacji projektów i aktywności pionierów misji globalnej. Dziś wciąż realizujemy te zadania, docierając do ludzi w najbardziej wymagających rejonach świata. Módl się za pionierów
i o to, aby dzięki metodzie Chrystusa ludzie na całym świecie mogli poznawać Zbawiciela.